Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się po raz kolejny w grze Inscryption. I tak, jest to prawdopodobnie ostatnie spotkanie. Głównie dlatego, że no niestety Inscryption się nie oglądam. Ale tak, stwierdziłem, że dam jeszcze jedną szansę, więc tak, oto jesteśmy. I no. A właśnie przy okazji też udało mi się ogarnąć coś, co tam się zastanawiałem, jak zobaczyć swoją talię. Przez przypadek teraz to odkryłem, że tutaj tak, można zobaczyć właśnie. Lepiej wszystkie te pola. A jeszcze dalej to jest nasza talia i tak. Mam tutaj wilka, oposa. Tą łasicę, czegoś tak, bullfroga. Cockroach, czyli karalucha. Stinkbuga, czyli szukała takiego śmierdzącego tego całego skinka i naszą wspaniałą kartę. I przy okazji, jeśli chodzi o tego skinka, zobaczmy może też jego zdolność. Okej. Okay. Dobrze, kiedy karta nosząca ten znak byłaby uderzona, ogon jest stworzony w miejscu tej karty, a karta posiadająca ten znak porusza się w prawo. Okej, czyli tak to działało. Dla tych, którzy nie pamiętają, to tutaj ostatnio rozwiązałem właśnie taką zagadkę całkiem przypadkiem. Po prostu, chyba tak to było? Tak, dokładnie, w ten sposób. Losowo klikając, tam są jakieś mrówki, a mniejsze. Dzisiaj się tym nie przejmujemy, nie ruszamy tego jeszcze. Może później, może przy następnym podejściu, jeśli padniemy. A póki co tak. Ostatni odcinek zakończyłem myśląc, z którym iść. Czy tutaj, żeby poświęcić jakieś karty, tworzyć super komba i tak dalej. Potem normalną walkę i w sumie tyle. A przekazam też jakiś nowy znak. Czy pójść tutaj, zobaczyć co się stanie, jak pójdziemy do miejsca, gdzie się zbiera rzeczy, mając, no, max rzeczy. Po czym tu i tak dalej. I co? Jakoś tam też jestem plecak, to pójdziemy tędy. Będzie to chyba lepszy wybór. Oczywiście możemy ominąć w ten sposób ognisko, ale... mniejsza. I teraz tak, tutaj co chcę poświęcić? Co chcę poświęcić? W sumie... Karalucha, który jest za 4 kości. Jeden jest nieśmiertelny. Teraz tak, co by innego móc fajnego tutaj zrobić? Też jest za kości, ale za 2 i patrzcie, to też ma efekt smrodu, które osłabia wrogów. W ten sposób to zróbmy. I wzmocni mnie. W ten sposób świecą się oczka tak ładnie. Tam mamy kolejny znaczek i tak. Jeśli dobrze rozumiem, to teraz mamy żuczka, który kosztuje 2, a nie 4. I zawsze jak zginie, to wracam do ręki, więc tak super. A teraz taka normalna walka. Idziemy i zobaczymy, co z tego wyniknie. I okej, start. Mamy wiewiórkę, opos, gwiazdnego klucza i żabę. A walczymy tutaj z kojotem i... porcupine. Nie wiem, co to jest. Okej, dobra. Jak coś to uderzy, to otrzymuje to coś, jedno obrażenie. A i tak, to jest 1/2, czyli niestety zginie od tego. W sensie, wiecie, no, najpierw uderzy to i... zresztą coś się tłumaczę. Dobra, mniejsza. Samego siebie nie mogę zagrać jeszcze. A opos wymaga 2 kości, czyli też nie mogę, dobra. W takim wypadku jest to spore ryzyko. Ale... rozegram to w ten sposób. Po prostu, no. Żeby bullfrog ewentualnie mógł przeżyć. Nie opłaciło się. Totalnie się nie opłaciło z tego, co widzę. Tylko zrobić to, zarzucić kolejnego tego Squirrela, którego teraz nie wykorzystam. Ale dobra, też nie przegram przynajmniej jeszcze. Więc jeszcze może uda się właśnie to jakoś tak nadrobić. I gdybym miał coś za jedno poświęcenie, to na pewno by się udało teraz. No nie, koniecznie. Ale dobra, zrobimy tak. W ten sposób. Mamy 3 obrażenia i mamy kości, więc oposa może tak, żeby pozbyć się kojota. Dobra, jeszcze to możemy ugrać. I szkoda, że w sumie oposa, nie nasz śmierdzący robak, byłoby lepiej, ale dobra. I teraz, dobrze, sytuacja jest taka, to bierzemy kolejnego wiewióra. Nie zagrywamy. Na spokojnie później.
A w ogóle nic więcej nie gra, czyli tak jakbyśmy mieli już gwarancję wygranej. Masz mi tu. Poddaję się. Okej. Moja odpowiedź brzmi nie. Będę zbierać zęby. I teraz tak, pozbędziemy się wiewiórków, dostaniemy kości, kładziemy gwiezdnego klucza i on tak zniszczy nam to bez problemu. To nam zada obrażenia i prawie wygramy. I... Aha, dobra, czyli to... Nie bije na wprost, tylko na boki. Okej, dobra. Wydawało mi się na wprost też, ale mniejsze. I teraz tak, jakiś nowy znaczek, więc idziemy tutaj. Musisz podjąć inną decyzję teraz. Nie wybierasz specyficznej bestii, ale decydujesz koszt, jaki chcesz zapłacić. Okej, dobra, czyli... O, mam wybrać koszt. Mam tu co ciekawe dużo jedynek i trochę dwójek, ale weźmy tylko jedną jedynkę i dostaliśmy porcupina. Okej. Dobra. Okej, okay. Rosłowa karta o koszcie 1. Czego się spodziewałeś? W sumie spodziewałem się dokładnie tego, muszę przyznać. Może do końca porcupina, ale wiecie, działania. Teraz plecaczek i zobaczmy, co się stanie, bo też mnie to bardzo zainteresowało. Ilość przedmiotów, które możesz nosić, to 3, a ty masz 3. 3 kropki. W zamian, może... zaakceptujesz prezent do mojego przyjaciela? O, szczurek, który ma... A, krata. A, pruden, to nie wiem, czy to był zasobny, ale jakoś tak uznajmy. Alpakrat, czyli plecakowy szczur. Nigdy nie powątpiewaj w przydatność dobrze wyposażonego plecaka. Okej, okay, czyli dostaliśmy szczura z plecakiem. Okej. Okay. Kiedy karta z tym znakiem jest zagrana, dostaniesz losowy przedmiot tak długo, jak twój plecak nie jest pełny. Przyjemne. Nie wstawaj, jełupie. Dobra, idziemy tutaj i tam zaraz będzie... Trapper chyba się nazywa gościu? To ten ogólnie, którego kupuje się skóry? Tak dziwnie. Czemu nie mogę zapamiętać jego imienia? Wydaje mi się, że zgubiłam część wspomnień. I na flash w błysku. Co? Okej, okay, nie do końca ogarniam, ale niech będzie. I teraz tak. Ptak albo kojot. Ptak albo kojot. Ptak albo. Dobra. Dobra. Kojot nam ubije od razu. Tak nie ubije od razu, więc tak. Będziemy mieli chwilę spokoju. I potem będziemy mogli śmierdziucha zagrać. Tak, spokojnie. Tych opcji chyba preferuję jednak wiewiórę. O, i... Ładny, genialny pomysł. Ryzykowny, ale tak, zrobimy to w ten sposób. I postawię go tutaj. Naprzeciwko jego, więc po 6 trach zginie, ale patrzcie, będziemy bić tutaj, przez to szybkie punkty będziemy zgarniać, pozbędziemy się kojota i innych rzeczy. A tu, żeby było bezpieczniej, to jeszcze śmierdziucha. Dobre zagranie. No, i śmierdził, unieszkodliwił ptaka. Tego niedługo się też pozbędzie. Okej, ewoluował ma jedno więcej ataku i trochę więcej życia? Czy mi się zdaje? Nie wiem, ale tak, faktycznie wyewoluował. Co dociągniemy? Porcupine. Nie, żeby to miało znaczenie, bo w tym momencie klikam po prostu to i wygraliśmy. Tym jednym sprytnym zagraniem. Jeszcze mnóstwo zębów na plus. Jej. Dobra, dobra. Mniejsze o to jednak. Idziemy tutaj i... Mam najlepsze skóry. Coś tego typu. Jeden królik za darmo. Pierwsza jest za darmo. I teraz ile tego mam? Czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dobra. Wiecie co? Nie wiem, czy to się opłaca, czy nie, ale weźmy może dwie te złote. I będzie dobrze. Bardzo dziękuję. Wiecie, skoro były drogie, to mogą być fajne. I teraz tak, tu jest miejsce do poświęceń znowu, a tam
coś innego. Tylko właśnie jeśli chodzi o miejsce do poświęceń, czy mamy coś... Nie, niczego takiego nie mamy, więc idziemy tutaj. Znowu. Ogrzejesz kreaturę przy ogniu, wzmocnisz jego moc, czym jej moc, siłę. Powiedział głodny przetrwaniec. Oczywiście, że tak. Nie. Och. Wiecie co? Ty mówi och i tak dalej, ale 2 na 2 z osłabianiem to będzie dobre. Abym tego tylko nie stracił. Proszę. I... Okej. Ogień ocieplił zmęczonego smrodu robaka i wzmocnił jego potęgę. Podejrzewałeś, że intencje przetrwańców są mniej niż czyste. Okej. Uciekliśmy z powrotem. Dobra, nie straciłem go. Bo naprawdę, ja czuję po tych opisach, że to jest ryzyko, że tu można stracić te swoje, wiecie, zwierzaki. Nie wiem, ile w tym prawdy, ale to tak. I... Czemu byś zgasiło świeczkę? A, okej. Moje walki z bossami, czyli ostatecznymi przeciwnikami, są wysoką stawką, które testują twoje chyba przygotowanie czy umiejętności. Jednym płomieniem albo je przezwyciężysz, albo zginiesz. Okej, ciekawe, czyli zawsze to mam jeden płomień. Nie obawiaj się, pozwól ci zachować dym. Dym? 4 na 1? Co? Okej. Dobra. Tak, ścieżka przed nami była zamknięta przez gotyską figurę. I znowu ten gościu. Byłem ja, poszukiwać. Iha, czy jakś tak, to sam co było. Okej, i... tylko smokę. Bonking. O, czyli jak on zginie, to dostajemy 4 kości. Dobra, okej. Mam też to skóry, chociaż skór się chyba nie opłaca. Mam też kamień i inne rzeczy, ale nie, tego nie bierzemy. Dobra, rzucimy go tutaj. I czy można go... Tak, można go sacrifice'ować. To w sumie czemu nie? Jest sobie kości? Tak wiele kości. Aha. I tutaj skinka. I to tyle, bo drugiego Squirrela nie ma co rzucać na razie. Yep. Mhm, i tak. Nope, takie po prostu. Ciężko nazwać to tchórzliwym. Ciągniemy tutaj. Ile ich mamy? Chyba 4 kości. Dobra. I mamy oposa. Przymógł oposa sobie. Teraz. Mnie. Zagryzie sobie kojota. Mhm. Jakie dobre zagranie. Wivera w sumie też mogę tutaj, póki jest ten. Wiecie, nie ma co się wędzać. I zobaczmy, jak to w ogóle wyjdzie. No niestety, straciliśmy. Córka zagrać, ale nie chcę. Dociągamy kolejne i... Ej, co się mówi, że te futra będą moją zgubą. Niestety. A z drugiej strony nie wiem, czy jest sens używać kamienia. Jeśli użył wiewióry, to jest ten jakiś inny przedmiot. Więc dobra, wiecie co? Zaryzykujemy, postawimy szczurka. Okej. Okay. Butelka z zamrożonym oposem. Okej. Okay. Okej, okay, czyli to dostajemy za to zamrożonego oposa 0 na 5, który jest... zamrożony. Okej, ten Frozen Away to jest... Nie rozumiem. Ale dobra, może kiedyś się przekonamy. Póki co, o, super. I ciągniemy kartę, może jakąś fajną. Dobra, mamy wilka. To już jest fajna karta. Ale na spokojnie, powoli. Dobra, wiewiór. Albo nie.
Dobra, poświęcimy oposa. Postawimy wilka i to chyba nam daje wygraną? Dobra, pierwsza faza pokonana. Tam to jest złoto w ich kartach. Coś takiego on chyba tam mówił. Tak jak sprawdziłem w sumie, jak to przetłumaczyć. I tak. Złoto! Znalazłem złoto! Tak, chyba nawet nie naprawdę tak to tłumaczyć. Byłoby fajnie, tylko straciliśmy wilka. A, to było głupie. Z kilka turniej nie będę mógł nic zrobić. Bierz ich! Dobra, są taką, patrzcie, ten osioł nadal żyje. A teraz mogę niestety łatwo przegrać. Dobra, proszę i... przeżyję to jeszcze. Tak, przeżyję, ale dla bezpieczeństwa jeszcze zrobimy tak. Ała. Wie ten ból, ale tak. To dla bezpieczeństwa te... Tego oposa nie chciałbym marnować, więc zaryzykujemy jeszcze bez niego. Dobra. Proszę jakąś potężną kartę. Stingbug. I o tym mówiłem. Właśnie, o tym mówiłem. Okej. Okay. A nie, tutaj potrzeba poświęcenia. To wiecie co? Zaryzykujemy wiewióra. Bullfrog. Oj, trochę zepsułem, chyba. Tak, zepsułem. No ale coś, trudno się mówi. Teraz mam tam jeszcze wonosza. Weźmy tutaj. I co my tu mamy? Porcupine. Jest to może najlepsza decyzja. Ale tak, tak. I okej. Powinno być dobrze. Okej, osioł przegrał. Mamy tutaj teraz mnóstwo rzeczy. Tak, nabit nadal, nie wiem co to oznacza, ale okej, mniejsza. Ojeju, przez chwilę się bałem, że już przegrałem, ale jednak nie. I teraz tu mamy Rattlera, możemy go zagrać? Nie, brakuje. Nie wiem, ile mam kości, ale brakuje. Skóry tu nie, Squirrel i oczywiście modliszka, tylko czy jest jakieś dobre miejsce na modliszkę? A, w sumie jest, patrzcie. A, najpierw muszę wybrać co dobrać. Zaryzykujemy. Dobra, gwiazdnego klucza mi dobrało. Nie skorzystam, szczerze mówiąc, ale patrzcie. A, tak. Tak, blokujemy i piesa, i pozbywamy się tego, przez co nasz tutaj śmierdzioch po prostu szybko się tam tego pozbędzie. I tak, teraz niby mógłbym zrobić tak, tak, dla przykładu i gwiazdnego klucza postawić, ale to nie ma sensu. Zadzwonimy. I teraz tak. Okej, dobrze. Teraz tak, potrzebujemy czegoś, co za dwa obrażenia. Nie będzie to trudne. Weźmiemy to. Ta skóra. Okej, wewnątrz. Powinien się łatwo tego pozbyć. No i chyba wygraliśmy. Przeciwnik, ten szefu, czam boss, poszukiwacz. Znowu. Jej, jeszcze kolejne domiseczki, ale to było w miarę, no w miarę proste. A pozwól, że rozpalę twoje świeczki ponownie. Bardzo dobrze. Możesz wybrać rzadką kartę. A i co my tu mamy? A, okej. Okay. Pakrat. Już go mamy, więc nie trzeba kolejnego. Long Elk. Nie mam słów na to wynaturzenie. Za 4 kości 1 na 2 przesuwa się i jest zatrute. Albo dziecko 13. Dziecko 13 było fajną kartą, ale wiecie co? Ciężko mi zdecydować. Też nie dziwne. Dobra, weźmy dzieciucha. Wiadomo jak on działa, jest też niezniszczalnym tym do poświęceń, więc jest dobrze. Po tym przerażającym spotkaniu z poszukiwaczem zebrałeś się do kupy i kontynuowałeś. Tak najłatwiej to chyba przetłumaczyć. A pozwól, że pomyślę.
Powietrze stawało się gęste od wilgoci. Brzęczenie i to takie odgłosy, które wydają świerszcze. Ale tak, ogólnie... Właśnie te odgłosy owadów, można nawet powiedzieć, wygłuszyły twoje kroki. No, dotarłeś do mokrych ziem, tak chyba to najłatwiej przetłumaczyć. O, znowu jakiś nowy znaczek. Dobra. Najpierw jeszcze tutaj wybór. Co tu mamy? A, River Otter. Jeden na jeden za jeden, niezniszczalne. Rat King. Tragiczny król szczurów. Kiedy ich złączone ciała staną się zwłokami, zdobędziesz cztery kości. A, okej, czy to znaczy... Czemu ty się nazywasz król szczurów i są to cztery szczury? I River Snapper. Tych wszystkich rzeczy... to jest chyba najlepsze. Tak, tu jest poświęcenie, tu... Tak dalej, o. Poza tym tutaj, wiecie, jeśli byśmy dostali bonus do siły, to byśmy mogli znowu wzmocnić wydry i mieć potem takiego kogoś, kto... będzie niezniszczalny, ale okej. Okej. Dobra. Trzeszczący ogień rozświetlał twarze, głodujące twarze grupy przetrwańców. Nie mamy żywności, powiedział jeden. Ale może jedno z swoich stworzeń do nas dołączy, wzmocni swoje zdrowie, powiedział inny. Wydaje mi się, że to znowu właśnie jest to, o czym mówimy, takie problemy. Żeby nie ryzykować tak dużo, jak już to jest tylko zdrowia. Zdrowie oczywiście jest ważne, przydatne, ale żeby nie ryzykować, może utracą czegoś poważnego, bo coraz bardziej mi niepokoją te, wiecie, sytuacje. Wyślijmy Porcupina. Nie będę za nim płakał, jeśli go stracimy. Życie Porcupina, czyli to jest chyba kolczatki, czym jeżu zwierza, kolce o zwierza mniejsze, było wzmocnione przez ciepło. Okej, gdy jeden z przetrwańców wyciągał nóż z kieszeni, wycofałeś się. Okej, czyli nadal nic można powiedzieć. Ale z drugiej strony naprawdę coraz bardziej się boję tych ognisk. Dobra, od czego my tu zaczynamy? Zobaczmy. To jest ten taki nietrafialny, czyli też nietrafialny. W sumie plus. Wiecie, będzie nas bił niby zawsze za dwa, ale z drugiej strony... Co? Nie musimy się o tę linię bać. Tutaj mam za to ma Beehive'a? Jak to będzie działać? Jego ręce tworzone z pszczoła. Tylko... sobie. Czy on ma rękę? Dobre pytanie. Ale dobra, mniejsza. Stawiamy Porcupina, żeby mieć cokolwiek na start. I dzyń. Okej. Na razie będzie się to wszystko wyrównywać. Teraz co tu mamy? Ryzykuję z dobraniem. Wilk. To nic z tego nie będzie. O! Czyli to ja dostaję pszczoły. Okej. Powiem szczerze, trochę mi to zaskoczyło. No, ale niech i tak będzie. Taka darmowa pszczółka, fajna rzecz. No, a teraz w sumie to patrzcie, dzięki temu mamy też jeszcze zawsze jedno darmowe obrażenie. Fajne. Dobra. Zaryzykujmy. Gwiazdny klucz. Dobra. Gwiazdnego klucza można nieźle użyć. Najlepsze miejsce dla niego co prawda jest już zajęte. Pszczoła, chociaż dobra, z drugiej strony to jest tylko pszczoła, to łatwo można zmienić. Squirrel. Pszczoła i Squirrel, do widzenia. Gwiazdny klucz, witaj. Mamy trochę kości i tak dalej. To oposa wstawimy, czemu by nie. Pszczołę wstawimy. I pszczoła oraz oposa wymienimy na wilka. Dobra. I czyżby to była wygrana? Tak.
I to jeszcze patrzcie, ile, o, ile tych zębów jeszcze na zapas. Super. I teraz tak, dwie drogi, tutaj wszystkie znaki znamy, tu jest coś nowego, więc oczywiście, że chcę zobaczyć nowości. Okej, okay. Dotarłeś do kałamarzowo-czarnych ust jaskini. Oczko mu się zmieniło jeszcze bardziej, ciekawe. Dziwna bestia czaiła się wewnątrz. Przemówiła: przejdź jeden z mych testów, a będę twoja. I na raspi, nie jestem pewien, ale jakimś tam głosie. Okej, okay. Trzy stworzenia będą wyciągnięte z twojej talii. One zdecydują o twoim sukcesie lub porażce. Przemówiło ponownie. Ale najpierw wybierzesz test. Test potęgi. A trzy dobrane karty muszą mieć co najmniej cztery potęgi ataku, by przejść testa. Test zdrowia. Trzy dobrane karty muszą mieć co najmniej sześć zdrowia, by przejść. Test kości. Trzy dobrane karty muszą kosztować co najmniej pięć kości, by przejść. Zobaczmy. 4, 6, to odpada, bo mam za mało tych kościanych, ale tak. 4 ataku. Za dużo mamy jedynek, żeby to było podne. Zdrowia 6. Jeszcze ciężej. Wiecie co, zaryzykujmy z atakiem, bo to jest chyba najłatwiejsze. Niech test potęgi się spocznie. O, wygraliśmy! Wygraliśmy, bo akurat on się wydobrał i... Skóra królika. 4 od Gwiezdnego Klucza, 3 od Wilka, 0 ze Skóry Królika. Przeszedłeś test. Bestia odkryła siebie. To był... Alfa? Beaver albo... Black Goat? To ma moc pszczół, ale nie. Beaver, nawet nie wiem, jak on działa. Beaver. Dam Builder. Okej. Okay. A, czyli on tworzy takie blokady i... Okej. Okay. Ewoluuje po jednej rundzie, a tutaj... Okej. Okay. I Alfa jak działa? Lider. Daj dodatkowym... Tym stworzom, które dotykają tego kogoś, jeden mocy. Wezmę kto? Inhabited, nie jestem pewien. Zamieszkały Alfa dołączył do twojej menadżerii. Czy jakaś jakoś dobra, mniejsza. Ważne, że Alfa, więc mamy nowego piesa, fajnego. I może wykorzystamy go do zaliczenia dziwnego zdania, które w sumie... znaczy, dziwnego achievementa, który widziałem, że istnieje. A, weźmiemy szczerze z tych wszystkich rzeczy to, żeby usunąć jakąś kartę okropną. Ogólnie słyszałem o achievementie, który wymaga tego, żebyśmy wygrali, przepraszam bardzo, pojedynek przy użyciu wiewiórki. Wydaje mi się, że Alfa może być dobrym rozwiązaniem. Mogę powiedzieć szczerze, że to jest chyba jedyne osiągnięcie, które znam z całej tej gry. Ale dobra. Mniejsza to. I tak. Wolfrog. Wolfrog wydaje się być dobrym celem dla River Otera. Powoli będziemy go skubać. Jakoś sobie poradzimy. A póki co, no, skupmy się na tym. Powodzam będzie mnie też skubał. Ale tak. Będzie jakąś kartę. Dobra, mamy skinka, czyli następna będzie wiewióra. Ja, czy my to już przegrywamy? Tak, my to już przegrywamy. Nie, nie. Jestem, gdzie to miała być wiewióra. Na wiewióry to musimy coś takiego zrobić, żeby to przeżyć. Jak jest, jak już po prostu jestem głupi, to moja głupota do potęgi się pokazuje. I tak wiem, że mogę posła zagrać, ale... Ale tak, spanikowałem, więc... Zostawmy to póki co tak jak jest. O cholera, widzicie co? Gwarancja przegranej. A, okej, czyli zamrożony opus zmienia się potem w zwykłego oposa. Dobra, wiewióra.
i przegramy. Nieważne, co się stanie, po prostu przegramy. Smutne, co to Alena. Co zrobić? Patrzcie, tutaj przyjdzie taki wąż. Tam też ten wąż idzie, a tu mamy akurat tą wydrę. Chociaż... da się to jeszcze uratować. Da się to jeszcze uratować. Bo będę musiał... kręcić wydrę. Na rzecz czegokolwiek innego. Stack. W ten sposób ten wąż nas nie zrani. Dobra, jeszcze możemy to ugrać. Dobrze, że to zauważyłem. Ale i tak już mocno nieoptymalnie tutaj zagrywam. O, a to sprytne. Wiecie, przez chwilę myślałem, że nawet zrobię tego swojego manewru, jak nie mógł w tamtą stronę, ale proszę, okazuje się, że to jest stronne. Dobra. O, proszę, proszę. Okej, teraz Kojat sobie poradził. Zaryzykujmy. Rabbit Pelt. Kojot bije 2 obrażenia. Nie przegramy jeszcze przez Kojota. Okej. Przegramy przez Kojota. Dobrze to wiedzieć. A jeśli chodzi o te skóry, boję się trochę zagrywać. Nie wiem, czy one się nie zniszczą przez to. Więc tak. I teraz ile nam zostało do przegrania? 3. Dobra. Odbiję za 2. Tutaj się wyrówna 1. Dobra. Wiewióra. 2 wiewióry dają wilka. Miałem już 1 wiewiórę wcześniej przygotowaną, więc usuniemy tą, która jest przy drzewie. I usuniemy tą. W ten sposób zagrywając tutaj wilka. I powoli będziemy mogli tam bić. Teraz tak, Bullfrog pokona skinka niestety. Weźmiemy kartę, może coś za kości? Nie, ale dzieciak 13. Jeszcze miał go dobrze zagryć, to byłoby super. Dobra. Dobra, mimo wszystko jeszcze jest to, powiedzmy, do wygrania, więc nie jest aż tak fatalnie. Okej, teraz będzie to w idealnym balansie. Idealny balans, jeśli się nie mylę, więc możemy spokojnie dzieciaka 13 zagrać tutaj. Niech czeka na swoją okazję. Chyba tam latał, więc na drzewo mu nie będzie przeszkadzać. Teraz bierzemy tutaj coś. Idealnie Bullfrog. Tak. I dobrze, myślałem, 2 na 1 się staje. Z deskrowaniem. No, to teraz wygraliśmy. Powoli to idzie, ale tak. Udało się, co prawda, tylko na styk, ale dobra. O, i co by tu powiedzieć? No, idziemy dalej. Chcę zobaczyć, co tu będzie. Okej. Napotkałeś małe przyczółek wśród drzew, którym zarządzała tajemnicza kobieta. To był handlarz, o którym mówił ci stary trapper, czyli handlarka, okej? Jej wygląd był niepokojący, ale byłeś mollified by her offerings. Nie jestem pewien mollified, ale chyba zaskoczony, czy taki kupiony, tak mówiąc pospolicie, ale tak. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko temu, że sprawdzę twoje skóry. Zacznijmy z twoją zajęczą skórą. A to, co mogę ci zaoferować? Mogę dać ci dowolne z tych tutaj. Nie śpiesz się. Okej. A weźmy to. Czyli za skóry możemy tutaj wymieniać inne rzeczy. Czy to złota skóra? Czy mam złote runo? Chyba na polski byłoby lepiej. Cudowne. Ura, Juli, 7 na 7, patrzcie, za 4. Strange larva. Coin child 13, pakrot nie. Wiecie co, weźmy tą larwę, bo czemu by nie? Czyli dostajemy tą jedną ofertę i musimy brać. Ura Juli pewnie nigdy nie zagram, więc niech będzie dodatkowy pakrat. Te skóry są cudowne. Moje podziękowania. Coś tego typu. Okej, teraz
Kolejny raz ognisko albo nowy znaczek. Zobaczmy, co to jest. Napotkałeś dosyć znajome już kamienie. Ale tu było coś innego. Okej. Czułeś, że los kreatury wbroń do tego nie będzie przyjemny. Nie. Okej, czyli co tak naprawdę mam zrobić? Nie wiem, czy mi się to podoba, czy nie. Dobra, jeśli musimy coś koniecznie wybrać, to niech to będzie w sumie coś, na czym mi tak najmniej zależy z tych wszystkich rzeczy. Nie no, opus jest fajny. Musi to być coś za krew, co najlepiej. Przede wszystkim moje karty... Dobra, niech będzie ten wróbel. Dopiero co go dostałem, ale mi wydaje się aż taki potężny i co jest? Okej, zdobyliśmy wróbel niestety. To chyba był wróbel. Jednak... Lord Kości był zadowolony z twojego poświęcenia. Okej, pomniejszy dar Boga Kości, Lorda Kości. O, zaczynamy każdą bitwę z jednym kością. Okej. Co mi to tłumaczy jeszcze nawet? Okej. Strzepałeś siebie wnętrzności biednego wróbla i kontynuowałeś. Wybaczcie, kaszel. Tak. Oj, gra jest naprawdę brutalna. Momentami, jeśli chodzi o te pisy mroczne, ale... Ale mam w sobie coś takiego, co mi zachęca do dalszego grania. Ale dobra. Mniejsza. Co tu mamy? Wiewiórka, Bullfrog, River Otter i Porcupine. Okej. Tu mamy dwóch tych takich, to będą się wiecznie chować, więc super. Tam najpierw dać coś z wielkimi obrażeniami, małą ilością życia. Okej, wiewióra w takim wypadku i Porcupine na 4 idealne. Idealny wróg dla Kojota. Więc tak też to zrobimy. Okej. Zyń. Super. I Sparrow. Dobra, na Sparrowa to warto rzucić w sumie. River Otter byłby dobrym przeciwnikiem. To miało teraz znaczenie, ale tak. I dobra, River Otter. Ubije Sparrowa, Sparrow jej nie ubije. Okej, oj, chyba powoli zaczynam przegrywać. No niestety. Dobra, mam Bullfroga. W przypadku dociągnijmy... Jak będzie tutaj Alfa. Akurat jedną kość za mało. Niedobrze. Bardzo nawet niedobrze. Bo zaraz przegramy. Och, wie, czy mamy już wystarczająco... Nie mamy kolejnej kości. Chyba to oznacza wiewióra. Fajnie, żeby to miało coś zmienić. I tak, Bullfrog tutaj. Alfa tutaj. I czyżby to miało trochę pomóc? Dobra, wyrównaliśmy. Jeszcze nie jest wszystko stracone. Ej, nie jest tak źle. Dobra, karta. Dzieciak 13. Zamiast jakiegoś takiego Bullfroga czy coś, to mógł być dobry wybór, ale póki co nie ma co się tym przejmować i... Wygraliśmy. Dobra. Teraz kolejny wybór. A, wszystko rzeczy, które znamy. Jednak z tych wszystkich wziąłbym chyba River Snappera. I za dwójkę oczywiście, ale... Z drugiej strony... jest też najwytrzymalszy. I dobra. Teraz idziemy do plecaka. Trochę żetonów kości na kiepską noc. Black Goat w butelce, a to? Skinny Knife.
Pozwala zniszczyć kartę. A w taki fajny sposób, że niszczymy. I właśnie pozwala zniszczyć kartę i dostajemy się za to skórę. Fajne. Ale szczerze chyba wezmę sobie kości. I z tych opcji tutaj. A niech będzie jeden punkt na krytyczną sytuację. No i dobra. Przed nami starcie z rybakiem. Ale szczerze mówiąc, raczej zrobimy to w kolejnym odcinku, bo mam już 40 minut, a patrząc na to, jak ostatnio się tam stało z tymi niedźwiedziami. No, po prostu wolałbym być gotowy na to wszystko, mieć świeży umysł i tak dalej, a nie już po 40 minutach gadanie, kiedy trochę zaczynam już myśleć o głupotach, więc tak. Na tym kończymy. Mam nadzieję, że wam się podobało. I tak samo mam nadzieję, że jednak przekonacie do Inscription, bo chciałbym dalej właśnie wam pokazywać tą wspaniałą gierkę. Czy to się uda, nie wiem. Ale póki co to tyle, więc dziękuję za uwagę, jak już mówiłem, no i trzymajcie się. Hej, hej.